Teraz o zabranie głosu pana posła Milewskiego. Panie przewodniczący Sowa i przyjaciele, bo to do was. Kiedy pan przewodniczący zgodnie z właściwymi wymogami ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej prezentował nam projekt stanowiska, próbował wskazać, iż jest to pańska praca. Dzisiaj wiceprzewodnicząca komisji no wysypała się, że jednak to nie jest pański raport, tylko raport ten był pisany przez wiele osób. Mam też wrażenie, to oczywiście nie jest zarzut jakiegoś pańskiego lenistwa, tylko tego, że jeżeli przyjrzymy się temu raportowi, temu projektowi tego projektowi stanowiska, to owszem, zdanie po zdaniu, to może kolejne zdanie z poprzednim jakoś tam się kupy trzyma. Natomiast poszczególne elementy tego sprawozdania są z sobą dalece sprzeczne, co w załączniku numer 2 już tego nie raczyła pani przewodnicząca pokazać. W załączniku numer 2 wskazujemy przykładowe jedynie sprzeczności, które ten raport, ten projekt stanowiska w sobie zawiera. I one są, drodzy państwo, sprzecznościami fundamentalnymi, odwołującymi się nawet do samego początku tego, co wy nazwaliście aferą wizową. Wy nie wiecie, czy w końcu przyczyną były działania Edgara Kobosa, czy jakiś rzekomy niekontrolowany napływ imigrantów, ponieważ w jednej części raportu piszecie tak, a w drugiej części tego sprawozdania, tego stanowiska, piszecie zupełnie inaczej. Wy dalej już dzisiaj żyjecie w takiej rzeczywistości, w której przyzwyczailiście się do tego, że Donald Tusk rządzi za pomocą Twittera, X-a. On na X-ie jak coś napisze, to się ma stać prawem. No i wy w końcu nie wiecie, czy jego tweet, czy jego jakieś stanowisko wyrażone w internecie dało początek temu, co nazwaliście w sferze publicznej wiedzy, aferą wizową, czy jednak zaczęło się od ujawnienia zatrzymania Edgara Kobosa. To wszystko w tym projekcie stanowiska w różny, sprzeczny sposób zostało zawarte. Pani przewodnicząca, no, w zasadzie podtrzymała taką złą tradycję obecnego wśród nas byłego pana przewodniczącego, który to no dalece rozjeżdżał się ze swoją ustawową rolą, ponieważ jak zaznaczyliśmy w załączniku numer 3 do naszych poprawek, który jest pokłosiem dokumentu, który prezentowaliśmy państwu już na przełomie maja i czerwca, takiej białej księgi. W tej białej księdze wskazaliśmy momenty, w których przewodniczący przekraczał swoje uprawnienia, czyli kierował się jawną stronniczością, odpowiadał za świadków, uchylał niewygodne pytania, działał niezgodnie z kodeksem postępowania karnego, zastraszał świadków, wywierał na nich presję. No, dochodziło często do mijania się z prawdą. Były jakieś uwagi o charakterze dyskryminacyjnym, uciszanie świadka, wręcz ujawnienie tajemnicy prokuratorskiej, wyciąganie nieuprawnionych wniosków, sugerowanie i próba wymuszania odpowiedzi, ograniczenie prawa do swobodnego zadawania pytań, czy w końcu bezprawne wyłączanie posłów. I te przykłady, drodzy państwo, stanowią załącznik numer 3 do naszej poprawki. Ale to wszystko, czyli ta próba recenzowania dzisiaj przez panią przewodniczącą naszej pracy, doskonale wpisuje się w ten klimat komedii, cyrku, który przez te kilka miesięcy na oczach opinii publicznej państwo uprawialiście. Ale droga pani przewodnicząca, więcej nie znaczy lepiej. Wyście sobie jakoś założyli, że jak stworzycie taką grubą cegłę, to będziecie, to kłamstwo wizowe stanie się prawdą. Nie, ono prawdą nie jest. Ono prawdą nie jest przede wszystkim z bardzo podstawowego względu. Wróćmy do tego, o co nas poprosił Wysoki Sejm.
czego od nas chciał Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako od Komisji Śledczej. W uchwale powołującej komisję między innymi mamy takie zadanie. Ustalenie liczby oraz tożsamości osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalegalizowano w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej. Drodzy Państwo, Sejm zlecił nam cztery zadania. Drugie z zadań, które nam Sejm zlecił, właśnie brzmiało tak, jak wcześniej przytoczyłem. Mieliśmy ustalić liczbę i tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku jakichś zaniedbań, nadużyć, zaniechań itd. Wszyscy tę formułkę znamy. Wszyscy pamiętamy, na przykład ówczesnego marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, który mówił o straganach, na których można było kupić wizy. No, ten element kłamstwa wizowego to już na początku, to jeszcze za obecnego tutaj byłego przewodniczącego zostało całkowicie rozwiane. Ale Sejm od nas oczekuje liczby i nazwisk osób. Tego oczekiwaliby od nas obywatele Rzeczypospolitej, którzy poddali się niestety waszemu kłamstwu wizowemu. I ja zresztą to też jest w załączniku numer 3. Jak były przewodniczący chwalił się wręcz tym, że tak te działania doprowadziły do zmiany władzy w Polsce. Naprawdę, jeżeli kłamstwo było czymś, na czym zbudowaliście swoją przewagę wyborczą, to ja wam serdecznie nie gratuluję. Bo drodzy Państwo, w tym projekcie stanowiska, który przedłożył pan Sowa i przyjaciele, nie ma ani jednego nazwiska. Nie ma wskazanej liczby, a miało być te 300 tysięcy nielegalnych wiz. Miało być 300 tysięcy osób, które nielegalnie wjechały do Polski w wyniku kupionych wiz. Pokażcie mi proszę. Pokażcie proszę. Wskażcie jedną wizę, która została wydana nielegalnie. Wskażcie teraz mi, nam członkom komisji, wskażcie opinii publicznej jeden przypadek wizy, która została wydana w sposób nielegalny. Jeżeli taki przypadek wskażecie, to wtedy bardzo proszę o wskazanie imienia i nazwiska konsula, który taką wizę wydał. Jeżeli wskażecie imię i nazwisko konsula, który w sposób nielegalny wydał wizę, to wtedy we wnioskach do prokuratury, o legalności tych wniosków jeszcze później porozmawiamy, powinno znaleźć się to nazwisko jako nazwisko pierwsze. Ponieważ zanim zaczniemy stawiać zarzuty, nie wiem, premierowi, czy którejkolwiek z tych osób, które wy tutaj na tej tacy próbujecie Wysokiemu Sejmowi podać jako rzekomo winnych tego, co nazwaliście sobie aferą wizową, a w istocie było waszym perfidnym, wyborczym, wizowym kłamstwem. Zanim postawicie zarzut jakiemukolwiek urzędnikowi wyższego szczebla, to pokażcie, jakiego rodzaju ewentualny nacisk on wywarł na konkretną osobę, która musiała złamać prawo z własnej albo tej osoby inicjatywy. No bo żeby mówić o aferze wizowej w rozumieniu nielegalnie wydanych wiz w jakiejkolwiek liczbie, ja już nie mówię o 300 tysiącach, ja nawet nie mówię o 2000, ja mówię o jednej wizie. Pokażcie tę jedną nielegalnie wydaną wizę. Pokażcie mi człowieka, który tę jedną wizę nielegalnie wydał. Bo ja tu widziałem, wskazuję na pana przewodniczącego, który dzisiaj słusznie siedzi w miejscu świadka. Nie, ponieważ jeszcze świadka. To miejsce zawsze było miejscem świadka. I nie, jeszcze nie było przesłuchania. Ja z panem teraz nie dyskutuję, panie przewodniczący. Pan teraz może powiedzieć tylko jedną rzecz. Pan może teraz wskazać tę jedną wizę i podać nazwisko człowieka, który tę wizę wydał. Bo inaczej całe to stanowisko to jest tylko, nie wiem, ćwierć ryzy papieru? Wydrukowane w wielu egzemplarzach. Które nie ma najmniejszego poparcia w rzeczywistości. Obywatele Rzeczypospolitej
kiedy powoływaliście tę komisję, powoływaliśmy ją wspólnie. Ja pamiętam nasze pierwsze posiedzenie. Wtedy, kiedy popieraliśmy pana przewodniczącego, mówiliśmy o poparciu warunkowym. Wiecie, ja naprawdę, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, także w poprzedniej kadencji i od 15 roku, ostatnie 10 sekund. Ja byłem tak, pełen nadziei na to, że być może rzeczywiście gdzieś tam był jakiś błąd, że wy może nie okłamaliście Polaków, ale te ćwierć ryzy papieru jest scenariuszem kłamstwa wizowego, którym chcieliście i wygraliście większość rządową, bo nawet nie wybory. I na więcej kłamstw wam nie pozwolimy. Dziękuję bardzo.